Pika? Pikachu! Dobra, idę do dziewczyn jakiś. Chodź, ze mną. No nie, one wchodzą. Dobra, tu jest Benno. Blond jest. A nie, ona roz... Ej, ja ją znam. A nie, nie znam cię, sorry. Myślałem, że cię znam. Czemu tak powiedziałaś brzydko? To jest barmanka z jednego z Game Over. Filip! Jesteś barmanką? Aha, okej. Game Over pracuje. Tak? Ale co? Siema! Oni czym gadają, tak? Słucham? Coś koleżance dolega? Najlepiej jak już. No dobra, ale piękna jesteś. Chciałam poznać imię chociaż. Ale cześć. Nawet imię nie mogę poznać? Co pani córka? Nie, żadna. Co tam? Siema, no co tam? Nikt nie ze mną nie chce gadać dzisiaj. Ja z tobą mogę pogadać chwilę. Jak jest na mewie? Bardzo fajnie, jest gruby masz. Musimy jasność złapać. O. Siemano. Moja aktorka, czekaj, zaraz przypomnę sobie imię. Oliwia, tak było, właśnie, Oliwia. Dostałem kosa, Oliwka. Od kogo? Od tej typiary. Od koleżanek tam? No od jednej tej właśnie, z dużą dupą. No dobrze, niedobrze. Powiedziała, że najlepiej, że... A to jest Katarzyna. Katarzyno! Przystąp tu na chwilkę. To jest moja wodzianka ogólnie, prywatna. Tak? No, siostry. Witam wodzianko, Oliwia. Kresem. Nie. A serio, jesteś tu rozmawiam? No. No ja wiem, że nie widać, nie? Przyszywa, bo ogólnie mamy inne mamy, nie? Aha, okej, to trochę łatwiej, jak ojciec tylko inny, no. Znaczy ojciec ten sam. No ojciec ten sam, ale matka inna, to trochę łatwiej niż utrzymać, nie? Tą samą matkę. No, teoretycznie to prawda, no. Ojciec taki, wiesz... Alvaro, FIFA, Rafa. I co, gdzie byliście na tych shotach? Będziemy tak, najpierw w Sztosie, później z Sztosa do Lumi. Potem u Filipa. Tak, a później poszedłem do Sztosa znowu i zabraliśmy tą... Ajsóweczkę i chciało mi się żygać. No. A jak się podoba w mewie? Nie, jest naprawdę spoko, serio. No, dziękuję. Nie, naprawdę jest spoko. Jak już mówisz, że spoko, to już brzmi jak... Bo był koncert wcześniej i była totalna pustka w mewie. A teraz jest spoko, teraz jest pełno ludzi, jest fajna muzyka. Dużo ludzi jest? Ma, naprawdę dużo, jest tutaj cały parkiet. Kuro, widzisz? Wiecie co, a przez ten jebany stream... Wejść? Ale ja bym się zapytał jeszcze raz, czy można... Co, wchodzimy do mewy? Ale tam głośno jest, nie? Dosyć. No właśnie, to tam chujnie. No to streama sobie nie porobisz. No właśnie, Zasięg też chujnie widzowie. Bym zrobił streama z klubu widzowie, ale to nic byście nie słyszeli. Chodź tam, no ale jak wejdę i będzie za głośno, to zaraz będziecie pisać wyjść tam, no, nic nie słyszymy. No i tak to jest. A ogólnie tak... Zapierdalać? Dwa tygodnie ponad nie. Dwa tygodnie nie zapierdalałem, bo mi rozjebali telefon. A właśnie, jak to mieszkanie? No, chujnia, no co? Suka. A co, chcesz mi adaptować? Machacie? Szukasz współlokatora? Nie. Mieszkasz no, sama? Szukam. Z rodzicami mieszkasz? Nie, sama mieszkam z psem. O, to mogę być drugim psem. Psem posyłki. Na kaganiec, jego na kaganiec. Ogólnie teraz jest mega ciężko z mieszkaniami, nie? Naprawdę, no, bo ja też sama kurwa, szukam, bo mam do marca umowę. Do marca masz umowę? Jak zjebanie w ogóle. No bo ja tak się przeprowadzałam, wiesz, niezależnie od jakichś tam roków szkolnych. Ty, ja se stanę tak, żeby cię lepiej było widać, mnie nie trzeba. Ale mnie nie musi być widać w ogóle, wiesz? Czemu? No, nie wiem, nie mam potrzeby. Ale ja muszę robić kole na dziewczynach, więc... Chociaż tak. Żebyś była w tle, nawet nie musisz mówić za zbytnio ciekawych rzeczy. A, czyli trzeba po prostu być. No a. Wiesz, bo z siostrą to tam, wiesz, no, nie, ogólnie serio jest siostra teraz... Siostra jest przeruchana, wiesz? Z mieszkaniami jest teraz naprawdę masakra. Bo... No wiem, ale szukasz w konkretnym jakiejś dzielnicy, czy... W Gdyni, jakoś w centrum, wiesz? W Gdyni, proszę cię. A dzisiaj byłem w Gdyni, bo musiałam właśnie telefon odebrać. No, a co, naprawili? No, bo mnie rozjebali, mówiłem ci. Przed chwilą. No, w Sopocie mnie nazywał, dlatego nie było streamów. Urwiły się dziewczyny. Ale my mamy chyba, my rozmawialiśmy na Instagramie, nie? Tak, bo pamiętam właśnie. O czym,
Coś się mnie pytała chyba, czy gdzieś idę, czy coś takiego? Nie, o mieszkanie. A, o mieszkanie pisałaś. Bo na Ele gadaliśmy, że trzeba się spisać. No i ty się spisałaś do mnie. Standardowo. Wojtku Tasie, jak chcesz robić kontent z Machonkiem, to wbijaj do Szczecinka, ci mieszkanie... Nie chcę. Lepszy Tinder był niż IRL, Badge? No tak, IRL to nudy teraz w Sopocie. Jutro i pojutrze stream z IRL, ale w niedzielę nie wiem co. W niedzielę idziemy... Masz jakieś donaty, coś takiego? No mam. I co, ile tak chciałbyś takiego? No dzisiaj 14:30 i... I dwie subskrypcje, czyli to jest suba mam z, nie wiem ile, z dwa dolki. Czekaj, jak to jest ten? Co? Volta Fischer czy Volta Banicja? Dwa bułki i dwa subskrypcje. Nie no, Katarzyna już robi content na najebanych ludziach. Ja mam tu jeszcze inne, patrz. No bo to jest chwila Marzeliusu. Ty jest... Faktycznie jest duże opóźnienie. Myślałem, że jest mniejsze opóźnienie. Tak, teraz dopiero obrócie. Tak, jak siada na butle. Dobra, weź obrócie, zrobię screena i ten wstawię. Oliwka. A weź tak trochę wyjdzie podnieść. Tak? Poczekaj, muszę na PH. O nie, no nie, dobra. Ile jest widzów? 400. Cześć, jak ci na imię? Martyna. Cześć Martyna. Cześć. Jesteś bardzo sympatyczna, wyglądasz na taką. Dziękuję, bo taką... jestem. A my się w łazience widzimy. Tak, tak. A ja bym też chciał się w łazience zobaczyć. żartuję. Kurwa, zjebałem za bajerę, no. Chuj w to. Ej, mam to, że nie, to był żart, jak no coś. Ja wiem, nie, w jednej kabinie byś chciał zostać, tak? Ja też. Nie, lepsza wanna niż kabina, wiesz? No, prysznic. Weź ten, co by się skrywa, co? No, jak chcesz, moja droga. To róbcie. A to... Bo ja chciałam to zrobić. A, wstawię i żeby wbijali na stream. Dobra. Promo. His or slap? Kurwa, ale napierdala tych fotów. Dobra, weź, wyjeb Patycjuszkę. Muszę cię wyjebać, czyli musisz tutaj się, musisz się schylić, odwrócić tyłem do mnie, ściągnąć majty. Nie, my się znamy akurat, więc... Nie, oni się będą tak bejtować, wiesz? Ale chodziło ci, jaki devil? Ale to te żarty robimy, przecież Oliwka wie, że to żarty są. No, my już się troszeczkę poznaliśmy, także już wiemy, jak działa. Ja wiem. Ono zna moje poczucie humoru, zjebane. Szacunku? Ale chłopie. Tyło. Zagadałbym tu Katarzyna tam bajeruje. Kurwa, tu każdy wyjebany, ty, każdy najebany ty siedzi, ty. Każdy wychodzi najebany. To jest taka zgodownia. Zaprezentuj. Każdy ten. To jak ciebie filmuję, nie? Zapraszamy tutaj, prezentujemy. Tak, pierwszy przypadek. Tam drugi przypadek, już wyrzucany, prawda? Nie no, kurwa, Oliwka, dobre miejsce zabrałaś nas. Ale jest, ej, ile 73? Ty? 75. Już o tym gadaliśmy. A ile wagi? 63. Nie, no dobra.
ćwiczysz? Co ćwiczysz? Pole dance? Ale chciałam iść ogólnie. Nie, trójbój, wiesz? Trójbój? No. Także wyciskanie, a co to jest? Przysiad, wyciskanie na ławie. Trójbój? To jest wyciskanie, przysiad i co jeszcze? Martwy ciąg. Martwy ciąg. I to tylko trójbój? Ogólnie bardzo długo grałam w tenisa i jeździłam konno. Ile jeździłaś konno? A widzę, że pijani są, łączą cię ze sobą. Sześć lat. Tutaj Sara. Byłam mistrzem Polski. 6 lat? Mistrzem Polski byłam, tak. Ej, a gdzie mógłbym iść na konno, bo chciałbym zrobić streama z konno? To nie wiem, w Sopocie na hipodromie pewnie można sobie umówić jazdę. A ile kosztuje takie wejście na konia? Nie, bo ja już nie jeżdżę. A ile w tej, jak jeździłaś, to ile płaciłaś? Nie pamiętam, co ty. Nie pamiętam. Trochę było? Siema, gadamy na konno. Chcesz się dołączyć? Yo, what's up? You from Poland? Stary, lajtowo. O kurwa, nice America. Nice America, możemy gadać po angielsku jak chcesz. Ej, dojebane masz głos. Ile masz widów? 400. Kurwa, to ja tyle mam, 4 razy tyle wyświetleń na YouTube. Ej, pozdro chłopaki, oglądajcie, jak się nazywasz? Filip jest to. Filip jak? No Filip, po prostu. Filip? Oglądajcie Filipa, pozdro dla Filipa. Dzięki. Pozdro, stary. Dzięki, stary. Powodzenia w karierze. A ty w Mewie byłeś? A dlaczego każdy wychodzi na pierdolony jak Messerschmitt z tej Mewy? Zawsze tak jest. Ja tak jak wychodzę do Mewy od 5 lat i tak zawsze jest. A, okej. Okay. Zawsze ktoś wyjdzie zbyt najebany, wiesz co? No dobra. Wbijajcie na Twitcha? Ja pierdola. Nie no, kurwa. Dobra, co chcesz za to, bo to już widzę, że grup, to jest jakiś podtekst. Promo, koniecznie. Promo? Nie no, świruję. Ostatnio po tym twoim live'ie ktoś do mnie pisał, różni ludzie na Insta. A jak można Insta? No podaj Insta dla widza. Oliwkas przez 3A. Jak? Oliwkas przez 3A. Oliwkas? Przez 3A. Oliwkas! Buziaka ona chce? Chcesz buziaka? Ej, bo wy przeszłyś to? Buziaka dla widza. Kiedyś tak. Kiedy temu? To tak, poprawić. Nie, no i co? Nie ma co szaleć. I co, wylecicie gdzieś dalej? Nie wiem. Jeszcze, Kasia tutaj wyrywa na dwa baty. O, już cię obserwują. Dzięki ziomeczki, polecam najlepsze live u Filipa. Jest super. Ej, co? Co się skraca, im dłużej go ciągniesz? No, to łatwe jest. Podpowiem ci, że jest to gdzieś w okolicy. Papieros. Tak. Kurwa, za łatwo. Ale też może być kreska koksu akurat. Może być, ale nie wiem, czy akurat na Rabrze w czwartki. Wątpię szczerze. A jutro? A jutro idziesz na elektrogen, czy nie? Czy na Sopot? Sopot. Już tak mówiłam z koleżanką. No jest. A jak... siema? Wow! Wszystko okej? Sara, okay? Sara, chodź! Chodź do mnie! Chodź, Sara. Ojej. Widziałeś to? Ojej. Zajebisty płaszcz. Dziękuję. Z czego to? Wiesz co? Z Lisa. Nie, jest taki sklep internetowy, w ogóle bardzo polecam, polska marka, Majors się nazywa. Majors? No, mają mega zajebiste rzeczy, nie tylko płaszcze, ale też bluzy mają fajne. Jakby 300 troszkę, majors.pl. Trochę jak w Zarze była takie podobne. W Zarze takiego nie znajdziesz. No właśnie, zobacz, ma takie fajne... Ło kurwica, ty! Elegancko. Polecam. Twoja koleżanka była tego mefedronu zażyła za dużo. O, jaki masz smak? Kuba, chodź, nie udzielaj wywiadu. Chodź tak. Nie, my rozmawiamy o płaszczu. Fajny ma płaszcz, okej. What? Tego typu? I co, lecisz się gdzieś dalej, czy co?
No na razie Katarzyna tutaj bajeruje. Bajera. Z Magnefedronu. A ty szukasz tego mieszkania? No, w trakcie jestem. Ale średnio mi to wychodzi. W sensie, czasem szukam, czasem mi się nie chce. Jak słuchałam tej relacji o tych ścianach z papieru, mówię hit. No. Mój kolega kiedyś mieszkał w takim mieszkaniu, to był dramat, nie? Ty, ja muszę cię pokazywać, bo ty mówisz do mnie, ja się nie pokazuję. Spoko, spoko. Aha. Nie musisz. No właśnie. No już za późno. Już to, co chciałeś dowiedzieć, się dowiedziałeś. Tak, to już wiemy. A ile masz dziarek? Prawie 30. Czemu nie mam ryja? Pa. Ma. Ocenzurowana mordę ma. Ma gumę baloną. O kurwa, faktycznie. Ale to już stary tatuaż, nie? Ja pierdolę. Z półtorej roku te cieniowane ogólnie zawsze są bledsze, nie? Bo są... rozcieńczony jest tuż. Ale on taki bez życia jest. 30 masz? A gdzie na torsie masz jakieś? Nie, tutaj nie. Na brzuchu, na nogach, no i na rękach, nie, i na plecach. A co sądzisz o piercingu sutków? Teraz obecnie uważam, że no co druga gimnazjalistka sobie robi. Skąd wiesz? No nie wiem, tak jak widzę, nie? Gdzieś tam to jest takie... W sensie no gdzieś tam w internecie, nie? No nie oglądam gimnazjalistyk. Ale no nie, no mi się obecnie to da. Kiedyś uważałam, że spoko, ale no obecnie tak średnio, nie? Wszyscy sobie robią tak, nie wiem, dla szpanu. I szczerze to trochę mi się wydaje jak... Podobno wtedy suty cały czas stoją. Tak, tak, no ale teraz mi się to kojarzy jak kolczyki z pępkiem, czaisz, takie wieśniacą. No, tak. Ale uważam, że kolczyk w pępku nie jest jakiś super seksowy. Nie, mi się strasznie nie podoba taki chłopak. I chujowo się goi, bardzo często jest zakażenie i tak dalej, nie? A to nie wiem, nie robiłam, ale nie podobają mi się. Nie? To trochę jak tatuaż na lędźwiach tribal. Tribala kurwa to każdy zna. Ej, ale już mało jest tribali. Czy mało kto robi tribal? Niestety wracają trochę do mody. Wracają do mody tribale? Jest taka laska na Insta, która tatuje tylko tribale. No teraz kolorowe takie. Ej, tribal mi się kojarzy z takim Sedixem, takim papusem jebanym. A wyobraź sobie chyba taki tribal na lędźwiach w pracownicy z żabki. Na tej Kasia? Jak Kasia sobie radzi tu? O, Kasia. Kasia, pa. O, już obrabia mi dupę, ty. Ale może nie obrabiać mi dupę, siostra? Co? Może mi nie obrabiać dupę, siostra? No spokojnie, tylko czapkę ci przekrzywię. Moja patologiczna siostra robi mi... A ty jest urodzona siostra? No ja jej nie rodziłem, no. Ale twoja matka? Nie, no mówiłem ci, że ojciec co on wspólnego. Ale no tak. Niepodobni jesteśmy. No to właśnie możecie w ogóle. Znaczy charakterowo jesteśmy całkiem podobni, ale tak to nie, z wyglądu nie jesteśmy. Mamy nosy całkiem podobne. Kasia? No nosy mamy trochę wspólne. Mamy podobny nos. Tak. Ja wiem, że nie wyglądamy. Moja mamusia jest taką ładną Słowianką, a jego jest taka... A czekaj, bo ty masz... Ale mamy biodra szerokie. Ja jestem w szerokich biodrach, ona... Nie, że to... Zawsze patrzę do rzeczy. Polecam się. Co to za snack serwowała? Dobra, tam. Ja nie jestem snack. Ej, Oliwka, podałem ci się? Tak, wiadomo. Nie, no powiedz prawdę. Nie, ale powiedz prawdę. Dla widza. Albo dla mnie. Ja w ogóle mam zawsze takie podejście, że ja lubię ludzi z charakteru. Jakoś nie patrzę za bardzo na to. O, ale pierdolenie. Naprawdę, serio. No way. Co? To dlaczego z żulami gadasz? Jakimi żulami? No z menelami żulami. Z kim na przykład? No nie wiem, gadałeś ostatnio z żulem, z menelem? Nie. No właśnie. A może charakter ma zajebisty, co? Mogłabyś być z żulem, który ma zajebisty charakter? No nie. No właśnie. No dobra, ale z wyglądu. Jakbyś miała ocenić? Spoko jest. Okay. Ja lubię taki typ skate'a trochę. Mam deskę.
jeżdżę na desce i na hulajnodze też czasem jeżdżę. No, się ostatnio chyba pierwsze pytanie... To jest live? Tak, mordo. Pierwsze pytanie o Twitchu. Mamy randkę na Twitchu, no. Pierwsze pytanie o Twitchu, które mi zadałeś kurwa na elektryków, to było: czy jesteś singielką? No tak, bo muszę się upewnić, żeby nie dostać pierdol od chłopaka, nie? Jak już cię będę podrywać, to chociaż chcę wiedzieć, czy dostałem pierdol od chłopaka, czy nie. Okej. Akurat z ziomkiem wtedy byłam. Tak? No to był ziomek, ten Martin. A ja nie pamiętam Martina. Jest deską i... Nie, serio, jeżdżę na desce czasem. Ale ogólnie ten. A ty co na co dzień robisz? Pracuję. A gdzie pracujesz? Nie będę mówić na live. Tam gdzie siostra moja? A nie będzie twoja siostra w pracy. Na budowie? Nie, nie, nie. Na tej co Adrian Polek, nie. To okrazowane było. Nie, tam nie dam gdzie Adrian Polak. Do Monachium idę teraz. Elewację. Chodź, weźmy łapkę, chodź, weźmy z tą panę. No niektóre dziewczyny też się zajmowałam głównie szpachlowaniem przed imprezą, nie na przykład. Szpachlowaniem? Tak. A ty szpachlujesz? Wiadomo, że się maluje, ale nie. A dużo? Całkiem wersowata jesteś, całkiem. Wersowa? Wersowata jesteś, no. Nie, nie mam nawet blond włosów. No ale wcześniej wersą była brunetką. Ty jesteś taką wersą przed bycie blond. Taka początkująca wersa. Wersą przed frizem. Przed frizem, no. Bardziej tak, nawet bym powiedział, ale, przed minimajkiem. Ale wersą szarcycki zrobić, ja nie muszę przynajmniej, nie? Nie. Sara to jest jedna patusiana. Sara się ostro nakurwiła w garniturze, chyba rozpoczęcie szkoły. Ja nie czaję ludzi, którzy przychodzą na rap grę, na wydarzenie, które nazywa się rap gra, no, w szpilkach. No bo może nie przyszła na rap grę, tylko po prostu, żeby się nakurwić. Okej. Okay. Widać pomimo Fedronu. Okej, okay, istnieje taka opcja. Wiesz co to jest Kisor Slap? Wiem, wiem, no. Ja nie wiem, co to jest. Musisz wybrać, czy komuś dajesz buzi, czy jebs. Okej. Okay. Grałaś to w kiedyś? Nie. Ja też nie. I co, że ja mam wybrać? Czy ty masz wybrać? No nie wiem, a to zależy, kto pyta, nie? Kto ma wybrać? Rap gra to koncert? Nie, ty? Nie, to jest takie wydarzenie w czwartki, ty? Że ma? DJ gra tylko rapsy. Ale że co, że ja mam zapytać, czy ja mam wybrać? On pyta. Czyli wtedy, jeżeli oni piszą, że ty musisz mnie zapytać, czy Kiss or Slap, czyli czy ja dam ci buzię w policzek, czy cię strzelę w policzek. A czemu w policzek? No, to się robi. A, okej. Okay. A ja mam wybrać, piszą. Nie, to nasze. Czyli, że ty masz się zapytać, Kiss or Slap? Kiss or Slap. Okej. Okay. A wolicie, żebym dał Kiss czy Slap? Ale nie, bo Slapa ja nie mogę dać, bo nie można bić kobiet. Nikogo nie można. Nie. Sztukę. Nie, no to dobra, to ty musisz Kiss or Slap, bo ja Slapa bym nawet nie mógł. Znaczy... No, ej, piszą, zapierdol jej. dawaj, ja czekam na wyjebanie mi. No dobra. Masz sztuczny uśmiech? No nie wiem, taki kurwa, tak się uśmiecham, nie? Taką mam twarz. Nie, Oliwka jest bardzo w porządku, polubiłem cię, Oliwka. Nie gadaliśmy długo, bo ty zawsze byłaś w trasie. No, to prawda. Zawsze gdzieś szłaś. A teraz akurat masz na mnie 5 minut poświęciłaś. Twoje 5 minut, co? Jesteś w programie twoje 5 minut? Miła z twojej strony. Musisz tutaj nagrywać, jakby to kurwa tam, nie wiem, ktoś tam kiedyś powiedział, nie? Oglądasz twoje 5 minut? To Twiza tam coś tam. A, no. To oni kurwa
oni sami biegają z kamerami i wszystko się trzęsie, nie? No. A oni tam kogoś skrytykowali, że nagrywał vloga, że się trząs ekran, nie? Że nie trzymali stabilnie kamery na przykład. A ty jak byś nagrywała? Nie wiem, kurwa, z takim sprzętem to jest stabilnie, nie? Widzowie, trzęsie się? Nie, nie, dziękuję, jak było. Trzęsiecie się? Trzepiecie się? No dobra, to kiss or slap. Oliwka. Ja mam wybrać? No tak, no bo ja nie mogę. No to kiss wtedy. Ale to gdzie kiss? Ale w policzek to się dziewczyny całują. No, a z chłopakami też się całują. To jak? Może w policzek? Ale dobra, to może niech oni wybiorą, co? Nie, bo oni wiadomo, co wybiorą. Jak wybiorą? Jak byście wybrali, widzowie? Może w dupę? Siedzę w kutasie. No, wiadomo, wiadomo. W cipkę? Klasycznie z język, ale ja nigdy to nie grałem, widzowie, tak klasycznie. Masz stóp dla Oliwki. Masz fetysz? Słuchajcie, to na OnlyFansie, nie? Masz fetysz stóp? To nie takie, nie. Ale jak chcecie, słuchajcie, masaż stóp, to zapraszamy na OnlyFansa, tam będą takie rzeczy. Ej, a jakby, dobra, muszę ci zadać to pytanie. Załóżmy, że jesteśmy na bezludnej wyspie. No. I żeby nasze społeczeństwo przetrwało, to musielibyśmy, że tak powiem, się rozmnożyć. No to skoro musielibyśmy, to byśmy musieli, znaczy, nie? No ale wiesz, no chodzi... Ale ty byś musiał wychowywać te dzieci, bo ja tak średnio lubię dzieci ogólnie. Nie no, zaraz zrobimy kiss or slap, spokojnie. Ale najpierw bym chciał wiedzieć, czy... No wiesz, dla celów naukowych, nie? W sensie tak, ich tempo... Na bezludnej wyspie oczywiście, hipotetycznie zakładając. Tak, tak. No. No, to co, tak? No to tak, no to jak skoro trzeba, no to trzeba, nie? To dobrze się składa, bo akurat kupiłem sobie wyspę niedawno. No słuchaj, mieszkania też szukam, jak, ale... Jak będziesz nas tam utrzymywał na tej bezludnej wyspie, to spoko, mogę jechać, nie? Nie no, na Artura nas utrzyma. To, natura, kokosy. Okay. Wiesz, będziemy łowić ryby. Na ten, na harpun taki. Będziemy, no, dobry pomysł. A jak strzelasz z łuku? Kurde, kiedyś strzelałam, nie, w piątej klasie na jakimś skansenie, nie? Ale tak to nie pamiętam, jak to szło, słuchaj. Czyli nie umiesz strzelać z łuku? Nie, nie. A z harpunem umiesz, harpunem... Coś tam umiem zanurkować, coś tam złapać, nie? By się chyba dało. Jest taka... Taki strzelba i to leci tak. Ale to nie, chyba ryby się łowi w takim razie czymś innym, po prostu taką... Wędką. Auto jedzie, ten. Chyba po prostu, nie, jakimś... Dziwne, jakby auto miało na przykład się teleportować. Gdzie? No bo powiedziałeś, że auto jedzie. No. Ale jak inaczej, co ma auto robić? A ja nie powiedziałam, gdzie jedzie. Coś już teraz sobie wymyślasz? To prawda. Ale to czemu kazałeś mi zejść? No bo skręcał, to myślałam, że tu jedzie, nie? No, widzisz. Dobra, kiss or slap? No już pijamy kiss. A, kiss. To wybierz sobie miejsce. No policzek. Ale to nie, to jeszcze raz, to musisz... Już było. Ale to nie był kiss. Wiesz, co było? To było jakieś takie kurwa spisy. No, mam ci pokazać, jak się robi? No dawaj, daj policzek. Dobra. Czekaj, bo jeszcze nie zacząłem, ty! Jeszcze raz, ty, bo jeszcze... Koniec tego chyba, życzę powiedzenia na live, słuchaj. Kurwa. Jeszcze raz. Będzie szybciej. Będzie szybciej. Będzie szybciej. Siemka. Siema.
A to jesteś ty tym człowiekiem livestream? Człowiek livestream. To jest najlepszy fotograf, słuchajcie. O tobie tak? Na elektryków, kurwa, kiedyś. Jak wtedy robiłem fotografię. Wbijajcie do najlepszego fotografa na Insta do niego. Ty, a zrobiłbyś jakieś foty na szybko? I z gimbalem? Ty jest człowiek gimbal. Nie, on, ja je odłożę, ja zapozuję coś. No spoko, to w mewie, dobra? Nie, w mewie ja nie wchodzę, bo ja mam streama, to nie mogę. No to przecież może wejść. Czemu? Nie mogę ze streamem chyba. Nikt nie ogarnia. Za głośno tam jest. Chcesz jakiś mięs? No, jasne. Ej, to jest ten ziomal, który streamy robi. Ja nie, wysoty rozrobiliśmy. Tak? No tak. Kurwa, nie pamiętam, stary. Chcesz mięcia, no. Pokaż jak to wygląda. Siemanko, widzowie, a ile masz ten? Widzów? 400, zajebiście. Nie pamiętam, bo ty byłeś z jakimś ziomkiem. Badajcie do mewy, zrobię wam fotkę, nie? No to poza mewą też może szybko, nie? Nie, no na elektryku, na tan. Gdzie wyjeżdża? Masz, trzymaj, będziemy tego robiłeś. Spoko. A nie masz lampy żadnej do tego? Po co lampa? Dam zyskę. Mam tutaj kurwa jedną lampę, tam są druga. Pamiętaj na ciemniej pod latarnią. Jak się nazywa stream? Woltbanicja. Ile jest widzów? Siema. 379. Siema. No, no, no ja byłem na pewno. A jak długo zapuszczałeś wąsos? Chyba dzień. Nie chuja. Jak ja zapuszczam 4 dni. Niemożliwe, że ty masz dzień. Ile by ciebie stanie? No kurwa. On cały czas już tu jest, nie? On już... A od kiedy właśnie masz wąsa? Od zawsze. Kwarantanna zaczęła, zacząłem zapuszczać. I ale imu na kurwa ty. Całą brodę kurwa zapuściłem, potem fryzjerów otworzyłem. Ej, ale pasuje ci wąs. A ty robisz zdjęcie i w mewie i w tego. Ej, ja też chcę. No ale... Pozuję. Dobra, Winku. Ale kurwa poza, ja pierdolę. No ta. Ty to podtrzymaj streama. Czekaj. Nie, ze streamem musi być poza. Nie, poza za chwilę, ty. Z widzami nie chcesz mieć zdjęcia? Odwróć kamerę do przodu. Ja tu kurwa sesję im pokażę. Jeśli się pokażę, to będą rzeczy, no to będą rzeczy. Dobra. Z przodu? Jest? Nie, z tyłu. To nasze łapie, że to suski żetony dostaje. Czekaj, weź, odwróć sobie ten telefon. A ja mogę fiuta pokazać? Nie możesz. Ile? Donate za fiuta. Ile da się za kutasę? Dobra. Nie mów tak! Ej. To dla żartu. Nie, to nie dla żartu. Kurwa, jestem streamerem, ja pierdolę. Do czego to doszło? Jestem jebanym streamerem. A dobra, nie mogę tu, bo to jest strona. Nie mogę zapisać. Nie, chodź tam. Gdzie? Tu. Co oni piszą na tym czacie? Koło siostry, kurwa. Spierdalam. Mówią mi, żebym spierdalał, to spierdalam. Kurwa. No to spierdalam, nie? Już mnie nie ma, kurwa. Dobra, widzowie, kurwa, ja przejmuję ten kanał i chuj. Co robimy szalonego? Co robimy, kurwa, mówcie mi. Ja wam wyślę, kurwa, ten, podam wam numer bliki tam do nety, przelewajcie, dobra? Nie, no dobra, kurwa. Oj, schowam się, dobra, schowam się do tego auta, kurwa. Jak się robiło w GTA? Jakiś kot... Nie, no wiem, jak mnie uciekł, kurwa. No co ty, żarto. A, miałem sesję pokazać. No sesję miałeś pokazać. Oni mi pisali, że uciekał. Mówię, a jakoś... Mówię, uciekaj, no to kurwa, to... Czemu? No trzeba, kurwa, wie. Trzeba realizować zadania, no, kurwa, streama, nie? Ja chciałem cię, ale wiesz. Nie, spoko, stary. Content zrobić. Spoko, stary. Ale nic brzydkiego nie mówiłeś, nie? Nie, no mówiłem, że spierdalam, nie? Idziesz już do tego? No ja idę do środka, bo mi zimno, a poza tym ja zaraz pracuję na chatę, wiesz? Już? A która jest godzina? Pierwsza 30, ja pierdola. No dobra, Oliwka, widzimy się w sobotę pewnie. No to kurwa nie będzie mnie w sobotę. Nie, no mówiłaś, że w sobotę będziesz. Nie, mówiłam, że jutro idę do tanu. No a w sobotę co? W sobotę wolne, odpoczynek troszeczkę. Nie, no proszę cię, no ale nie pójdziesz.
Będziesz kurwa siedzieć w domu na Netflixie, kurwa? A co, niby streama robić? No ta. Dam ci kurtkę. Chcesz? Zimno ci? Dam ci kurtkę. Dobra, pójdę sobie do środka siebie. Na pewno? Ale nie, ja ci dam... Tutaj są stać teraz kurwa 3 godziny? No bo kurwa Katarzyna bajeruje z taksa. Dam ci kurtkę. Zajebiście ci ciepło będzie. To chodź wtedy na drugą nóżkę. Na drugą nóżkę chcesz? No to czekaj, zapytam Katarzyny. Albo czy... kurwa. Albo Katarzyna sobie poczeka, będziemy na... Ale masz chillera. Essa. Essa.